Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego akredytowani w Rzeczpospolitej Polskiej przez 3 dni będą zwiedzać Kielce i region. To kolejna wizyta organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi miasta oraz województwa. Celem jest promocja danego regionu, niezależnie od tego, o jakim regionie mówimy. Promocja danego regionu w 2 wymiarach, jako miejsca atrakcyjnego do odwiedzania turystycznie, ale też miejsca atrakcyjnego do rozszerzania, rozwijania współpracy gospodarczej, dobrego terenu do inwestycji, firm, które mogą być partnerami dla podmiotów z danego państwa zainteresowanych współpracą. Wizyta grupy ponad 50 ambasadorów to wielki prestiż i okazja do pokazania miejsc ciekawych i wyjątkowych na terenie województwa świętokrzyskiego, jak na przykład Muzeum Wsi Kieleckiej czy Zakłady Porcelany w Ćmielowie i nie tylko. Możemy się chwalić dobrym winem i dobrymi winnicami. Chcemy również pokazać Święty Krzyż, Muzeum Przyrody i Techniki, a więc szeroki zakres. Chcemy pokazać te historyczne elementy, kolegiatę opatowską, ale również tę historię związaną z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, jako element tego, że nasze województwo, bo to przecież Starachowice, Skarżysko, Ostrowiec, to tu ten Centralny Okręg Przemysłowy miał miejsce, tutaj pięknie się rozwijał i chcemy też pokazać, że jesteśmy gotowi na to, aby te tradycje gospodarcze przywrócić. Misja dyplomatów z kilkunastu krajów to wielka szansa dla Kielc. To okazja nie tylko do pokazania walorów krajobrazowych czy zabytków miasta, ale przede wszystkim Kieleckiego Parku Technologicznego, jednego z najszybciej rozwijającego się projektu biznesowego w naszym kraju. Będziemy rozmawiać o potencjale, jaki dysponuje miasto Kielce. Będziemy zachęcać do tego, aby ta oferta gospodarcza miała szansę na to, aby funkcjonowała we wszystkich tych jednostkach, ambasadach poszczególnych krajów, aby można było ewentualnie zainteresować taką ofertą, która nas, właśnie Kielczan, interesuje z punktu widzenia rozwoju tego miasta. Dlatego korzystamy z tej okazji i chcemy ją wykorzystać maksymalnie, jak tylko będzie to możliwe. Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego będą gościć w Kielcach i regionie od piątku 4 do niedzieli 6 października.